Siema ziomuś, witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy mały unboxing kamery nowej. Kupiłem dzisiaj sobie GoPro Hero 5. Zaraz z torebki wyciągniemy. Kupiłem ją na nadchodzącą moją wyprawę. Jedziemy na cruza z rodziną, tak? Także chciałem kupić małą kamerę jakoś po to, żeby no, wziąć was ze sobą, ponagrywać filmów, ale nie chcę nosić mojej głównej kamery, na której teraz nagrywam, ponieważ ona było, nie było, ona jest ciężka, a jadę na wakacje, czyli chcę więcej się bawić niż ciągać sprzęt do nagrywania. Bardzo mi się podoba, co GoPro zrobiło z tą nową kamerą, zaraz o tym porozmawiamy i w przyszłości nagram też dla was filmik, jakie sprzęty ze sobą będę brał na wycieczkę, tak? Po to, żeby być szybki w ruchu, mało rzeczy ze sobą ciągać. Ale okej, zacznijmy to rozpieczętowywać. Opakowanie dalej jest takie same, jak w GoPro 3 była zapakowana, bardzo podobnie do tego. Czyli bardziej takie minimalistyczne, ale ładne, tak? Coś, co jak wiecie, mi się podoba. Bardzo lubię minimalistykę. Nie lubię dużo płacić za pudełka, wolę płacić za sprzęt. Chciałem kupić tego drona, moi drodzy, na wycieczkę, ale niestety dron nie wyszedł jeszcze. Miał wyjść 3 dni temu, 25, ale został opóźniony ponad miesiąc. Ciekawe. Obudowa jest taka bardzo taka miękka, jakby gumka. Tutaj ta obudowa, taki plastik bardziej jak guma się czuje. Oczywiście mamy podstawkę. Zaraz podstawki, zresztą zobaczymy pierwsze, jakie są akcesoria. Ok, mamy baterię. Jedna rzecz, co mi się nie podoba, nowe baterie są. Za każdym GoPro wychodzi nowa bateria. Trzeba zawsze nowe baterie kupować. Mamy kabel. Dwie naklejki na hełm, tych naklejek pełno jeszcze mam, nigdy ich nie używałem i poza tym chyba w środku już nic więcej nie ma. Tak, puste pudełko. Została nam jeszcze podstawa z kamerą, podstawa przyklejona na chama jest tutaj. Podstawka, muszę wam od razu powiedzieć, że jest to wiele tańszy plastik niż kiedyś, bardzo, bardzo cienki. Ale okej, wyciągnijmy kamerę stąd. Sorry za hałasy, ale dzieciaki akurat przyjechały z kościołu. O, ładnie, jest blokada taka teraz. Tutaj jest, nie możesz tego otworzyć zamku, dopóki gumki nie pociągniesz do góry, wtedy naciskasz i wychodzi, tak? Proste, ale efektywne. Bardzo, bardzo ładnie to rozwiązane. Najlepsza rzecz o tej kamerze, moi drodzy, że nie potrzebujemy obudowy, żeby do wody ją wziąć do 10 metrów, czyli 33 stóp. Czyli no, bez maski ciężko by było głębiej zanurkować niż 10 feet normalnie, na dłuższy czas. Dawno nie nurkowałem, także no, nie myślę, że będę głębiej chodził, nurkował. Wyciągnijmy z obudowy, żeby użyć kamerę. Obudowę mamy oczywiście szkielet. Można kupić jeszcze dodatkową obudowę, która jest na głębszą wodę. Ale tak jak mówię, sama kamera jest wodoodporna do 10 metrów. Papierek. Mamy z tyłu oczywiście touchscreen. Włożymy zaraz baterię. Turn on the light. Bardzo ładnie to się otwiera. Tutaj mamy przycisk i suniemy to i otwiera się na sprężynce, zresztą samo się otwiera. Ciekaw jestem, jak długo baterię będę trzymać. W poprzednich GoPro, tak jak wam mówiłem, bardzo mi się nie podobało, że baterie bardzo, bardzo krótko trzymały, tak? Coś tu jest nie tak.
troszeczkę odwrotnie włożyłem baterię. Aha. Okej. Okay. Klapka ciężko dosyć się zamyka, no ale okej. Okay. Jest z gumką, z tym to no, można tego oczekiwać. Zapalmy kamerę. Mody nagrywania ma 4K na 30 klatek na sekundę, 2,7K, 60 klatek na sekundę i 1080p 120 klatek na sekundę. Mamy ekranik, oczywiście ustawimy na język angielski. Datę zaraz ustawię to wszystko. What's today's date? 29? 30. Milk Daddy nawet nie wie, jaka data dzisiaj jest. Okej, okay. What time is it? 2:44. Mamy w tym oczywiście też GPS, możemy łapać w jakim miejscu jesteśmy. Mikrofony o wiele lepsze mają być, czyli nie muszę mikrofonu ze sobą ekstra brać. Nie myślę, że będzie wspaniały głos, ale powinien być dobry głos. A menu, powiem, że ten touchscreen, menu ustawianie zegara nie było najbardziej wygodne takie. Ok, GPS. GPS włączymy, gdzie nagrywamy. Quick overview of your camera. No, a weźmy, zróbmy. Ok. Mode. Ok. Czyli tym przyciskiem zmieniamy styl nagrywania lub jak długo trzymamy, wyłączamy kamerę. I zmieniamy też mod na kamerę czy na aparat. W czasie nagrywania naciskamy to, żeby highlights do tego. To jest bardzo ciekawe. Takie właśnie coś bym chciał, żeby Elgato miało highlights, czyli jak grasz, w czasie nagrywania naciśniesz jakiś przycisk, że w tym momencie coś w filmie ciekawego się wydarzyło, tak? Oni niby mają to dodać w przyszłości. I tutaj w tej kamerze to mamy. Okej, okay, to normalne. Okej, okay, to wszystko. I teraz mody mamy tutaj. Weźmiemy sobie oczywiście rezolucję. Ok, przeskoczę przez te rzeczy i się wrócimy, bo tutaj parę rzeczy chyba będę musiał do ustawienia. A, nie muszę. Ok, mam aplikację tą Capture, już ściągnąłem, także zobaczymy później z aplikacją, jak będziemy robili recenzję już tej kamery. Oczywiście używam ją, mój cruise jest za jakieś 2 tygodnie, dlatego dzisiaj wziąłem, żeby zobaczyć, jak będzie działać, jak długo kamera będzie chodzić. Ale okej. Okay. Mamy. Zobaczcie. Prawdziwy Inception. Okej. Okay. Zaraz włożymy kartę. Karty nie mamy włożonej. O, dlatego się wyłącza. Dope. Kartę mamy takie same drzwiczki tutaj z boku. O nie, to nie do karty. Mamy micro HDMI i ładowanie. Karta będzie chyba tu, gdzie bateria, tak? Tak. Karty micro SD oczywiście. Miejsce do karty włożenia jest bardzo, bardzo niewygodne. Na tyle niewygodne, że włożyć nie mogę. Może baterię pierwszą muszę wyciągnąć. Ok, włożyłem. Bardzo niewygodnie kartę się wkłada i wyjmuje w tej kamerze. Nie podoba mi się to miejsce, jak tutaj jest rozwiązane.
Trzeba baterię wyciągnąć, żeby ułatwić sobie życie trochę. Te drzwiczki są w drodze. No, to jest dużym minusem, już od razu z góry mówię. Ktoś może powiedzieć, no karty często nie wyciągasz. Tak, ale trzeba wyciągać prędzej czy później. Okej. Okay. Baterii mamy tylko 13%, czyli będę musiał załadować. Ale zobaczmy menu 4K 2.7K. I mamy też nowy mode, linear się nazywa, czyli w GoPro, jak wiecie, po bokach tutaj na tym obiektywie też będziecie widzieć, zawija się tak ekran trochę, bo to jest wide angle, tak? Tutaj w GoPro nowym tym mamy od razu już filtr taki, że wyrównuje linię. Powiedzmy tutaj widzicie, ta linia powinna być taka bardziej zaokrąglona niż prosta, tej szafyc, nie? Ten GoPro już powinien to zawijać. No, ale teraz włączymy. Nagrywam na 2.7K, 60 klatek na sekundę. Zobaczymy, jak wyjdzie. Zobaczymy, jak mikrofon wezmę inaczej, złapię, żeby mikrofon nie zakryć. Nagrywamy na 2.7K. Oczywiście kamerka ładnie wygląda, obraz w ekranie. No, ale zobaczymy, jak idzie mikrofonik. Tyle by było z tego, moi drodzy, otwarcia. No, parę rzeczy mi się podoba. Jedna rzecz, co mi bardzo się nie podoba, to się nie podoba mi ten kabel. Kabel jest tragiczny, tragiczny. Zobaczcie, tutaj jest mój mim. Say hi. Hi. Bye. Ale okej. Okay. Spotkamy się w następnym filmie. Dzięki za oglądanie. Powiedzcie mi, co myślicie o jakości tego filmu. Oczywiście w tym pokoju jest dosyć ciemno teraz. Wyjdziemy później jeszcze sobie na podwórko, zobaczymy stabilizację tą, potestujemy tę kamerę ile tylko możemy, tak? Ale okej, okay, ja spadam, dzięki za oglądanie, dzięki za bycie subem. Nie zapomnij zostawić łapę w górę, łapę w dół, jak ci film się podobał. Na razie. See you on a cruise!